Siemano, witajcie w kolejnym odcinku ze Subsistence razem z Piotrkiem. Siema. No i co? Ostatnio było trochę niebezpiecznie, troszkę nam mieliśmy komplikacje, ale udało mi się tą skrzynkę jedną dorwać. Teraz idziemy, udało nam się tu już zebrać i. No i zobaczymy, jesteśmy niestety zarażeni. No ale dobra, idziemy zobaczyć. Ja mam amunicję zapalającą. A, masz amunicję, Tom. Tu masz. Jeszcze. Cztery naboje do tego, więc powiem wam, że fajna walka jest mimo wszystko z tymi pilotami, bo oni przeładowują. I jak się człowiek blisko skryje, to nie powinno być problemów. Tylko nie Można trafić wejść. moment, nie? Tak. Patrzę, gdzie jest ta skrzynka jeszcze jedna. Tu jest. Tu jest jeszcze jedna skrzynia. Tylko jest to w ogniu. Helikopter w ogniu. Ta. Nie polecam się podpalić ogólnie. No, faktycznie daleko. No. Ale wiesz co, myślę, że można by było klepać to. To znaczy, on się zaraz tu powinien pewnie pojawić. Udało ci się. Jest masa amunicji, koktajl Mołotowa i nawet jest, proszę ciebie, No. mina. No to super. A bawełny nie ma. Nie? Na jedno nasiono. Jedno nasiono było? No to super. Tak. Nie, no to Na nie jest jedno źle. tylko. Zawsze trochę tego złomu pozbieramy sobie. Okej. Okay. Zachęcamy do subskrypcji oraz do lajkowania i komentowania. Dzięki temu wspomagacie z tą serię i kanał. No, fajny ten samolocik, powiem szczerze, że. Szkoda, że ten, bo to ja widziałem, jak on runął, nie? No Może nie masz właśnie. tego nagrane, jak on leci i pada w ziemię. No. Powiem Warto szczerze. nasłuchiwać, bo czasem ten samolot przeleci, a czasem spadnie. On, jego zawsze jest. Znaczy, słychać jest to bardzo mocno, powiem ci. Tak zauważyłem, że. Z daleka, nie? Tak. O ja, jeszcze się, ty, ja, mi nie wystarczy. Zaraz mi się skończy kilów. Spoko. No właśnie. Dobra, o, widzę, że tym też da się. Albo nie da się. Nie, Albo tym nie właśnie nie mogę. dajesz. Dobra, najważniejsze, że te skrzynki, że udało nam się. Kugary mamy aż 12 z tych ścięgien, więc mamy na. Na ile? Na 4 liny. Mamy 6. To powinno nam starczyć, bo były chyba 3 liny na ten, do tego nurkowania. O, jest kolejny kugar, widzę. Można by było jeszcze jednego go ściągnąć w sumie. Ej, mało było tych, powiem szczerze, pilotów. Trzech zabiłem. Trzech tylko było, tak. Trzech, tak. A ostatnio mieliśmy pięciu, nie? Tak, no, było ciężej. I co, upolujemy dziada? Ile masz naszykowaną? A masz dubeltówkę? Nie mam, ale mam zapalającego. To poczekaj, ja spróbuję headshota. Jak mi przystanie. Dostał. O, ja. Kurde! Zabił mnie. Ja pierdyle. I znowu będziemy drenować 1000 metrów, nie wierzę. Ja pierdziele, no. No 1000 metrów. No, ja mam też 1000 metrów. Jesteśmy obok siebie? No, prawie że obok siebie jesteśmy, nie? A, lipa. Ale będzie miał zesetkę życia, Ja myślę. go, wiesz co, przylagowało mi, ja go nie trafiłem. Ja w ogóle nie A. w to miejsce strzeliłem dwa Ty, razy. ale ogólnie masz 60 pingu, więc powinno być git. Ujrzałem wielkie znowu. No bo jak patrzysz tą statystykę, co tam się patrzy pod tabem. O ja pierdzielę, jaka orgia tutaj jest. Czterech golasów. Ale przeskakuje mi od czasu do czasu obraz, wiesz? Kurde. Tak normalnie mam wszystko płynnie, a od czasu do czasu mi przeskoczy.
No niestety, mój kijowy internet. O, niedźwiedź. Uciekaj, uciekaj. Nie zdążę. No nie, no co ty? No, nawet warzywa minąłem. Ale niedźwiedzia powinieneś dać radę ominąć. W sensie uciec mu. Stamina mi się skończyła. Nie biegnie, idzie. Dobra, chyba sobie dał siano. Ja mam 650 metrów. Będzie trochę problem z tym kugarem, ale chyba damy radę jakoś. Ty miałeś sporo amunicji, więc... Miałeś. Ach, że mi się jeszcze zachciało. No chytry dwa razy traci, no. Nie, no wiesz, to na tym ta gra polega, nie? No Jak to tak. nie ryzykuje, to nie pije szampana. Oczywiście, że należy się przygotować i tak dalej. No, przygotowani to byliśmy. No, ja też No, raz bo nie to też tak. strzeliłem, no. Bo to też tak nie jest, że tutaj się wywala magazynek, żeby upolować zwierzę, tylko to trzeba zrobić szybko i małym kosztem. Dokładnie. Najlepiej to tą platformę się stawia, ale... Trzeba mieć... Najłatwiej, no. Tak, trzeba Ale mieć... nieraz nie pójdzie, no i tyle. No, ale hitem, że wtedy na ciebie naskoczył ten kugar, że wskoczył. No, od tej strony on miał prawo, bo... Wyżej był. Ta... Dlatego lepiej być... O ja, stary, tu jest skrzynia ta pancerna. Nie mamy wytrychu, nie? Nie. Ajajaj. Trudno. Teraz Kurczę, to trzeba musimy wrócić do zrobić. bazy i zrzucić się i uzupełnić wszystko, co tam można też poszukać antidotum. Wątroby i takie tam. Siema. Widzę, że jesteś po... Mam, po lewej mam cię. Znaczy... Spójrz się w lewo. A, okej. Także... Ja to powiem szczerze, rzadko na jakiegoś zwierzaka tu się natrafiam. Nawet jak na słuchawkach gram, to czasem potrafię usłyszeć. O, ammo do pistola. Ale trzeba się zebrać. Ciekawy jestem, ile będzie miał życia dziad, bo... Zebrał. Jak taki złomiarz. O, coś leży. Sru. No jak? Hit. Ty toporek w dłoń, bo tu może być różnie. No wiem. Ale nie widzę go. Dobra, puścił nasze rzeczy. A nie, jest przy stój! Samym tym. O, w mordę, ale ma tylko 70 życia. Wiesz co? To idź od prawej. Okej. O ja pierdyle, co ty zrobiłeś, stary? No, słuchaj, tak mi laguje, że go ani razu nie utegowałem. Ani razu. Ja pierdyle, ale masz pingu z 60. No, ale przeskakuje, no i co zrobisz? Kurde. Nie, znowu 1000 metrów. No i teraz mam zagłostkę, bo... On ma 140 życia i mógłbym w niego na przykład strzelić strzałą, którą wybuchową. A bo on odżył jak mnie zeżarł. Tak. O już ma nie. 150 życia, ma czwarty level. I nie wiem, czy nie lepiej tak zrobić, co? No, a co tam jeszcze masz? No nie mam nic właśnie. Mam mołotowa. Mołotowem no to go nie zabijesz. No. Może dojść do ciebie, nie? Tak. Nawet jak się będzie palił. I także chyba w niego wypierdzielę. Wiesz co, to... Kurczę, ale no nie, no bo ja mu z siekierą też nie dam rady. Dobra, strzelam. Czekaj, niech stanie. No to może poczekaj, aż ja dojdę. No. W razie, że jakby przeżył jakimś cudem. No dobra, może tak. O, w mordę. Co tu się odwala? Nie wiem, stary. Myśmy wrócili do gry i od razu jaja jak berety. Dobrze, mam 5 tych, to spoko. Biegnę, biegnę.
Dobra. 300 coś. 160 życia ma. A tak to by miał, wiesz ile? 255. Taki byłby gigant. Widzę, że jeszcze tutaj blisko w miarę wilk. Ale wilk to niech ucieka, bo... No niesamowite są te lagi. Jakieś dziwne to jest, bo... Masz Czasem ping mi przeskakuje. Dobry, a nie wiem skąd to jest. No, ale widzę, blisko jesteś już, super. No. Ja w razie co pistola mam. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Ile masz amunicji? 7. Powinienem go zabić w razie co. No. Chodź tutaj do mnie i zobaczysz atomowy strzał. Chodź tu. Poczekaj. Poczekaj, poczekaj jeszcze. Atomowy strzał. Tu jest. No. No dawaj. Uwaga. Aaaa, kurde! Masz 80! Bigo, bigo, bigo! No stary, przecież ja mu przyłożyłem parę razy z tego topoka. Widziałem to! Ja pierdyle! Wiesz, że on ma 300 HP? Widziałem. Ja pierdziele, no nie no. Jeszcze... Ja, gdzie mnie wywaliło, stary? Jestem 1400 metrów. Ja, 1200. Ale lipa. Ty, ale jakim cudem on przeżył, stary? Miał tego HP... Aj, mogłem ci dać pistolet. I we dwóch, nie? Tak, mogłeś strzelać i do... Aj, kurde. Tylko myśleliśmy o tym. Ja pitole. Jak to odzyskać teraz te zwłoki? Nie no, odzyskamy. Przecież tam jest tyle rzeczy. Odzyskamy. Teraz zrobimy tak, że jeden go, wiesz, trochę tam obejdzie. I tyle, on się nie rzuci. Ale lipa. Co za kugar wredny. Ale nie było tego wcześniej. Teraz bierze normalnie w zęby zwłoki i było, kawałek było. Idzie z tymi zwłokami. Było? A, że idzie? No, ja pamiętam, tak, że normalnie brał. Idzie ze zwłokami w pasie. A, no widzisz. Znowu będę miał problem, muszę przez góry przejść. Wiesz co, nie, no to ominie. Ominie, ja bokiem idę. Mam dłużej, ale bokiem idę, bo nie chcę ryzykować. Ale na plusie mam jeszcze, bo jest dzień, wiesz, chcę to wykorzystać. A. No dobra, ja idę to. Kurde, no co za pech. Musimy to zebrać i uciekać. Tak. Chyba go zostawimy, aczkolwiek on będzie miał dużo lutu, no. Nie uwierzysz, co znalazłem. No. Jedną sztukę tej bawełny. Co ty gadasz? Rosnącą bawełnę. O. Ty, szok. To we wrześniu może jest ta bawełna. Ja powiem ci, że już nie wiem. No, tak widzę, że wrzesień jest, to może... Nie, trzeba już serio. Dzisiaj się trzeba zająć z tymi strojami. Powrotem. Powrotem, a. Bo utknęliśmy tam trochę. No, ciężko jest. No. Nie dawno, ma miękkiej gry. Dawno, no. Dawno nie graliśmy i już się zrobiły... Ta. Wyszło się z prawdą. Tak. Jeszcze jakieś lagi? Nie wiem co to. To powiem ci, że mega dziwne. Tu się też kugar odrodził. Mam 890 metrów. Moja goda. Ale lód jest. Powiem tak, no lód jest. Coś tam żeśmy zebrali. Szkoda, że zmarnowałem strzały. Nie spodziewałem się... No, ale że... ja, wiesz, ja się spodziewałem, że mu niewiele HP zostanie, o ile przeżyje, nie? No właśnie. A jemu została połowa. No, widzisz. Gdzie ja go ciupnąłem 2 albo 3 razy i... Dziwna sprawa. A może on jak cię ugryzł, to w tym czasie on już odzyskiwał HP.
Też tak może Ja być. sam mogłem go ciupać wtedy, jak on się już leczył. Lecz, no być może, też kurde, cholera wie, on nagle dostaje boosta i wiesz. Ja wiem o co chodzi, bo my tak żeśmy kiedyś na łosia w szóstkę poszli. To wyżarł wszystkich nasz łoś i miał 400 ponad. Się tankiem stał. Dobra, ile, gdzie ty jesteś? Ty jesteś przede mną, dobra. Widzę wiłka. Także teraz spróbuj nie zginąć. Ta? Co ty nie powiesz? No. W razie co, żeby go obejść i zwabić go gdzieś tam. 500 metrów mam. Idę przez górę, ale jest na plusie, bo jest słońce. No tak. Prostą linią idę, niecałe 200. Straszny rozstrzał jest respa, jak się zginie. No. Bardzo daleko się respi. Jeszcze patrzę, jaki ping masz. Masz 76. No kurde, nie jest źle, no. Nie no, tak jak chodzę, to jest fajnie, płynnie. Tylko raz na jakiś czas mi tam coś było. No tak. Widzę, że jak jest ruch, to mamy trochę problem z tym, ale... Jak się więcej dzieje. Tak, to trochę nie wyrabia chyba, ale... Kurde, ja wszystko... Kurde, no nie gadajcie, że on tam jest. Już biegnę. 300 metrów. Ja ziemniaki, marchew, cebulę. Wszystko tu znajduję. Tylko nie bawełnę. Wszystko zbieraj. Tak, on łazi. Tak. Spokojnie. Niedaleko go. Łazi. Drapniemy go. Lód w sensie. Bo nie wiem, czy chcemy ryzykować śmiercią. Mam swoje zwłoki. Dobra. Dobra. Ja jestem 170 metrów, to już tam idę. 150. W razie co mam wzmacniacz adrenaliny, ale nie chcę tego za bardzo używać, bo... Dobra, 100 metrów. I z której strony ten dziad jest? On jest przy samej wodzie. A, przy samej na zakręcie wodzie. Rzeki. Dobra. Na zakręcie rzeki. O, powinno mi się udać. A, tu jest woda już, o cholera. Co? A... Ty, słyszę go. Ma, o ja pierniczę, 220 życia. Dobra, wiesz co? Udało mi się te zwłoki. Już mam teraz. Ale lutu. Dobra. Gdzie jesteś? Tu. Dobra. Dobra. Co? Olewamy go? No ma 220. Nie mamy platformy. Jakbyśmy... Nie, nie ma co. Szkoda w ogóle tego. Chyba, że ty. Amunicji. Co? A ile masz tej amunicji? A sztukę. Jedną? No. No to powiem ci, że odpuszczamy. Ale mam do shotguna, poczekaj. Tak? Dobra. Do shotguna potrzebuję i do drewna. Pistoletu. Potrzebuję 3 drewna. A, do tego. To do tego to ja nie użyjemy do dubeltówki, to... O, idzie tu. Tam jeszcze jedne zwłoki moje są. Tak? A masz wszystko? Tak. Raczej... Raczej mam, ale... Słuchaj, mogłem zrobić ten drewniany fundament i go wyjaśnimy. A masz strzały takie do... Jedną strzałę. Chodzi mi o ten. O strzały do... Wiesz czego? Do łuku. Robi mi się druga. Aha. Ja pierdolę. Mogę w mołotowem w niego rzucić, no ale... No ale szkoda. Bida jest w chust. Nie, no szkoda, szkoda, nie? Ja mam dwa mołotowy. A, jeszcze mam ty. Gdzie ty jesteś? Ty, ja mam. Dobra, do pistola mam ponad 15. Patrz, idzie, ja mam, idzie, patrz. idzie. Uwaga. Co masz? Minę? O, no to dobra. To luzik, to damy radę. Ale ja zrobię ten fundament. Już stawiam, poczekaj. Warto by było go ubić, bo jak go spotkamy, on jest mocny. No, ubijemy go, dobra, na luzie. Już się robi. 300 prawie życia, ja pierdziel. Dobra, stawiam. Tylko nie wędkę, tylko to.
Ty widziałeś tą animację teraz? Coś, co jest, to nowe to dodali. Tego nie było. Dobra. Szósty poziom. Powiedz mi, jak będziesz gotowy, to ja mu headshota strzelę. No, gotowy jestem. Obczaj, ruszył się. Kuźwa. Dobra, ja mu headshota strzelę. Kuźwa, nie trafiłem. Dobra, czekaj. Nie, spokojnie, niech on sobie... Nie, nie ma sensu, bo wiesz co, on się... Ale się, poczekaj, ja po niej, pójdę po niego, bo ja mam mniejsze... Gdzie ty tą strzałę tu żeś dał? Chyba dalej. Jest, dobra. I siedź tam, bo on, wiesz co, mi zaraz... Poczekaj, zwłoki. A, zwłoki weź. Idzie do mnie. Biegnie? Nie. Czekaj, strzelę do niego. Dobra. Patrz. Trafiłem. No i ciekawy jestem, ile będzie miał tego. O stary. 9 sinewów i 2 wątroby. W sensie tych ścięgien. Także biegniemy. A to biegniemy teraz na możemy, chatę, nie wiem, zostawić? Zostawmy. Tak, na chatę. Zostawmy. Gdzie ta nasza chata? Z 1200 metrów. Ja pierniczę. Dobra. Nie no, lód trzeba mam taki, pompować że... cyfrę, bo noc jest, a jesteśmy w górach. Tak. No ale lód jest OP, nie? No, lód jest naprawdę mega. Fajne rzeczy, takie rzadkie rzeczy. No, naprawdę. Mega. Póki da radę, to dawaj górami. A nie, bo tu już na dół schodzimy, dobra. Tak, a jest następny, widzisz go? Tak, widzę. No nie, to, już czy to starczy. Jest wilk? Nie, to jest... Czy to jest wilk? Gdzie ty jesteś? Nie, nie, ja jest. Jestem... A tutaj jest obok ten cougar, nie? Ale dobra. Już nie ma mamo. Nie, uciekamy, stary. Uciekamy do bazy, no. Ja tu już biegnę, a ty sobie tam możesz... Chyba ognisko przed nami, chociaż... Nie. Może być gdzieś tam, bo ja 4 lasów... Nie, to słońce. No. I lecimy. Dobra. Żegnamy się i zobaczycie nas już w bazie. No także siemanko. Siema.